My bilety kupiliśmy online, bo było dużo taniej. Dzięki temu zaoszczędziliśmy sporo kasy. Nie wiem, czy zjadę, bo jest naprawdę bardzo wysoko i hardkorowo. Tak się cieszę. Ale się cieszę. Ja się! Jezus Maria, chłopie, ja tego, sobie tego nie wyobrażam. Mati mówi, że najlepsza impreza jest tutaj na dziecięcym. MK pierwsza. Uuu, ale szybko. Taka akcja, że buty się rozleciały. Pan coś pokazuje Emi, ale powiedz panu, że my mamy już jedzenie. Next time. Ja tutaj prawie przed nas wjechali, bo chcieli sobie zrobić skrót, no ale dobra. Pani nam nałożyła tutaj rączką ładnie. Zapięć tego. A my tutaj właśnie idziemy na kawę i na czekoladę. Zmęczone, spocone, gorąco. Punkt programu. No, to jest punkt najważniejszy programu. I taka akcja, że buty się rozleciały. No, nawet fajne, tylko nie wiem, zastanawiam się, co to za nowa technika pokazywania butów w folii. Zaczynamy dzisiejszy dzień. Wandamanda Water Park. Zaraz wejdziemy do środka, tylko najpierw jeszcze sprawdzanie toreb. Back check, czyli nie można wnosić psów, nie można wnosić pontonów żadnych, jedzenia, picia, dronów, nic nie można. Broni, pistoletów, noży, nic. Taka informacja dla was, że nawet wody nie wolno swojej przynieść. Wszystko trzeba później tutaj sobie kupić na miejscu. No i już się nie mogę doczekać, aż tam wejdziemy do środka. Co ten pan robi? Czemu? Proszę, żeby można wziąć wodę, tylko nie wody. A, okej. Tam na początku było tylko sprawdzanie toreb, a dopiero tutaj będzie sprawdzanie biletów. My bilety kupiliśmy online, bo było dużo taniej. Dzięki temu zaoszczędziliśmy sporo kasy. Oczywiście Budda też musi być. Pięknie na zewnątrz tu wygląda. Wysokie palmy, ale mega. No i najpierw jeszcze odstoimy chwilę w kolejeczce i wchodzimy do środka. No, przed chwileczką było mierzenie Emmy, czy się zalicza do tych mniejszych dzieci, czy nie. Jest dosłownie na pograniczu, ale na szczęście ją puścili, ale to jak się tutaj dokładnością zajmują, to masakra. No bardzo, pani przykłada, sprawdza, jakby nie mogła machnąć ręką, bo jest centymetr za wysoko, ale na szczęście przepuścili. Odebraliśmy już takie te zegarki, które odblokowują wejście i idziemy dalej. Wygląda to czadersko, naprawdę. Idziemy dalej. Piękny mostek nas tu wita, a już tutaj, o, można się wylegiwać na pontonikach. Elegancko. O, ale piękny park zrobiony. Ale pan zabrany ma. No widzę właśnie, no, zabezpiecza się i przed słońcem, i przed wodą. Emma, ale będzie szaleństwo, co? No, ja z tej będę chyba zjeżdżać. Pójdziemy na wszystkie. Jak wiadro chlupnie wodą, to będzie fontanna niezła. Ale piękne miejsce, kurczę, mega park, ogromny to po pierwsze, po drugie mega dużo atrakcji i w ogóle po prostu jest tutaj bardzo ładnie i przyjemnie, więc myślę, że naprawdę spędzimy tutaj niesamowity dzień. Ślizgawki mega wysoko, tutaj jakaś zjeżdżalnia też, kurczę, ale tu w ogóle wygląda mega egzotycznie, mega kozacko, naprawdę. Ale kozacko. No tak właśnie, no troszkę na wzór, no. Ej, patrzcie, jaka tutaj jest maszyna, co wciąga pontony. Ale ekstra. Nie trzeba samemu wnosić, dźwigać, mordować. Tylko maszyna sama je wnosi na górę i już tylko my musimy sobie sami wejść po schodkach. A za dwa dni mamy wycieczkę właśnie w to miejsce, takie prawdziwe miejsce, nie tylko w atrapę. Także myślę, że też będzie super filmik, także warto subskrybować kanał po to, żeby nie ominęły was takie fajne atrakcje, jak właśnie te, które teraz się dzieją. I ten park, i następna wycieczka, i następne też będą wycieczki, także dużo będzie się działo. Tam są takie jakby fale, jak w morzu. Tutaj się pod takim daszkiem rozgaszczamy, żeby troszkę cienia było, no bo kurczę, bardzo, bardzo gorąco. I taka tutaj okolica. Nie wiem, Emusiu, bo właśnie powiem ci, że byłem kozak i właśnie wychodzimy na górę i chyba w połowie właśnie rezygnuję z tego w ogóle zjazdu. Ale już idę. Nie wiem, czy zjadę, bo jest naprawdę bardzo wysoko i hardkorowo. Uwaga, uwaga. Podobno teraz jedzie Mati. Nawet nie krzyczał. Żyje! Mati, jak tam żyjesz? Ale to było bardzo sprzyjające, naprawdę. Ja się, tak się cieszę. Ale się cieszę. Nawet nie wiem, jak to opisać, to co było na tej ślizgawce, bo tak się jeszcze trzęsę.
że brakuje mi słów do opisania tego, co było, ale podobno najlepsze jest tylko to, że to była najgorsza. Że to była najgorsza zjeżdżalnia, jaka tylko była, że teraz będzie tylko lepiej. Tak, że to był największy hardcore. I zaczęliśmy od najgorszego hardcore'u i teraz już będzie tylko lepiej. Mati Kozak stoi tam w czapeczce, mówi, że strasznie było, ale idzie dalej. Kozak. Czekamy na wielkie chluśnięcie. Będzie? 3, 2, 1! Spokojniutko! Na tej ślizgawce można zjeżdżać jednocześnie w kilka osób, grupami. Wtedy jest fajna frajda. Na takich matach, kurczę, zaraz zobaczymy, jak zjeżdżają inni. Ktoś krzyczy, więc chyba jedzie. Oj, jedzie samotny. Jeden, pierwszy. O, jadą. Idę zobaczyć na kapsułę, ale idę tylko zobaczyć, bo to są takie ślizgawki, że akurat tu jest taki poziom stresu, że ja go nie ogarnę na pewno. Ci, co zjeżdżają z takich, zjeżdżali. A pierdziele, to są kozaki. O Jezus Maria. Się normalnie podłoga zapada i ogień w dół. Oh my god. Ale tutaj jest ostro, bardzo ostro. Najpierw tak, z góry tutaj mocno, tu. Później znowu pod górkę i jeszcze raz w dół i tam na dół. Tam też może być bardzo ciekawie. Na tamto bym się jeszcze może odważył na wprost, ale nie wiem. Na razie tak mówię, nie wiem co by było, gdybym tam poszedł. Ja z niczego, człowieku. To się samo zamyka? Patrz. Co ty gadasz, człowieku? I co? Podłoga się zapada? Jezus Maria, chłopie, ja tego, sobie tego nie wyobrażam. Jezusie. I zaraz się zapadka. Ja mam ciarki, jak oni zjeżdżają, a co dopiero jakbym sam tam siedział. Damian, nie boisz się? Boisz się czy nie? Boisz się trochę? Ja pierdzielę. Naprawdę, jesteś mega odważny. Ja bym się tu nie odważył. Pionowo w dół. Grubo. Ale zaraz będzie się działo. Ja pierdzielę. No naprawdę, jak jakaś egzekucja, dokładnie. No, tam już zjeżdża. Tam już, o, ale to chłopie, parę sekund i już jesteś na dole, a tyle drogi do przebycia. Uwaga, uwaga, jest. Biegnie tam, biegnie. Na czerwoną tutaj, na środkową. O, za krzaka wychodzi. No i dawaj. Jest. Dla dzieciaków to też tutaj jest szał pał. Po prostu mega miejsce dla wszystkich. Tutaj. Bardzo dużo różnych zjeżdżalni i miejsc do zabawy. Tutaj jeszcze jest taka rzeka, po której się płynie. Całe tutaj się przepływa na pontoniku. Także naprawdę kozackie miejsce. No i tutaj jedna chyba z najlepszych, kurde, ślizgawek w całym tym parku wodnym. Wygląda czadowo. Bardzo długi tor. Tam. I tutaj się kończy. Mega sprawa, tylko duże kolejki. Najpierw stoi się w kolejce tutaj jednej po materac. Trzeba dość długo poczekać, niestety. A później jeszcze druga kolejka. Długo trzeba czekać, niestety, jeszcze w drugiej kolejce. Szkoda, bo no najlepsza atrakcja w całym parku. No ale trzeba dużo czasu tutaj stracić, żeby ogarnąć pontony i później sobie zjechać. Ale myślę, że i tak chyba warto. O, tutaj jeszcze takie ładne huśtaweczki przy barze. Tutaj parasoleczki, wygodne siedzonka. I tutaj nawet sztuczna fala. No fajnie, mega, kurczę. Ale miejsce. W fajnym stylu jest to w ogóle wszystko zrobione, przygotowane. Emerald Forest. Mega miejsce. Mega miejsce. Life jacket, kamizelki. Jakby ktoś potrzebował, o, na przykład dla dzieci. Te opaski takie na ręce, dodatkowo takie kamizelki, żeby sobie ubrać. No, takie motylki właśnie jakieś, takie rzeczy. Powiem wam, że ja też tutaj zjeżdżam z tych ślizgawek, co ona, w tym tutaj takim parku dla dzieci. Ale ten park wcale nie jest tylko taki dla dzieci. Naprawdę dorosła osoba, ciężka, nabiera tutaj mega szybkich prędkości. I jest naprawdę hardkorowo. Jak było? Szybka, nie? No. Mati mówi, że najlepsza impreza jest tutaj na dziecięcym i ona z zjeżdżalni dziecięcej się najlepiej bawi. Uwaga, zaraz będzie zjeżdżał. Zaraz tu wyskoczy. Emka pierwsza. Ale szybko. Ujaju. Dobrze się zatrzymał, ledwo co. No, uwaga, zaraz będzie Mati, z którejś wyskoczy na brzuchu. Był gwizdek.
No chyba tak. Jedzie! Tata jest! Ja i taki smak pojadę! No i uwaga! Są! Mati! Emma! No, ale muszę wam powiedzieć, że ta tutaj żółta zjeżdżalnia, żółto-niebieska, to ona jest przekozacka. Poszliśmy na nią jako na pierwszą, a jest najstraszniejsza. I naprawdę przeżyłem tam coś strasznego. Strasznie się potem normalnie później trząsłem po zjechaniu z tej mega, mega, mega ślizgawki. Oj, no ale później już były tylko słabsze na szczęście, no i przynajmniej tamte to już były przyjemne. A tutaj to była taka adrenalina, taki stres z tej żółtej, że szok, po prostu szoku doznałem właśnie na tej ślizgawce. Jeszcze są takie domki, które sobie można zarezerwować, które tutaj widać. I nie wiem, czy to można zostać tutaj na noc w tych domkach, czy tylko na cały dzień, ale one kosztują aż 8000 batów, a to jest, kurczę, no 1000 zł. No ciężko powiedzieć właśnie. Wiem, że też tutaj na pewno odbywają się w tym parku wodnym imprezy, więc może można tutaj zostać na noc, kiedy jest impreza. Nie wiem, akurat tego tak się aż bardzo nie dowiadywałem, ale na pewno jest to fajna sprawa. Ogólnie mega miejsce, naprawdę polecam. Jak będziecie na Phuket, to naprawdę polecam wam ten park, bo można bardzo fajnie spędzić cały dzień. My tutaj przyjechaliśmy już z samiutkiego rana i zostajemy do zamknięcia. Nie, no ja nie wierzę, po prostu Emka się odważyła z tej wielkiej ślizgawki, co Mati, a ja się nie odważyłam, no, co mam powiedzieć, no chyba jeszcze nie tym razem. A w ogóle to Emma się zdecydowała w ostatniej chwili, bo już ratownik stoi i już nie puszcza, zamykają zjeżdżalnię, więc fart w ostatniej chwili, ale się zdecydowała, super, jestem taka dumna z niej. Jadą! Jak tam, Emma, było? Najlepsze była różowa niebieska. Wszyściutko już pozamykane, także już za chwileczkę się zwijamy. Dzięki za wszystkie łapki w górę, za komentarze i za subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, hej!